Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się lśniąco białe. A oto ukazał się im Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął i rzekł im: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy z martwych wstanie. Oto słowo Pańskie. Moi kochani, my mamy w czasie liturgii zawsze troszeczkę pewne rzeczy z konieczności powyrywane z kontekstu, więc zdradzę, że odrobinkę oszukaliśmy przed chwilą, jeśli chodzi o tekst, który przeczytaliśmy. Bo początek tego, co słyszeliśmy w Ewangelii, brzmi tak: po 6 dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i tak dalej. Chciałbym właśnie, żebyśmy czasem trochę szerzej spojrzeli, bo to bywa cenne i to teraz na pewno jest cenne. Te 6 dni, skąd się w ogóle wzięło i po jakich wydarzeniach 6 dni? Jest bardzo ważne, bo pokazuje właściwie serce Ewangelii. Obok wydarzeń paschalnych, tutaj jesteśmy w samym sercu. 6 dni wcześniej Jezus jest mniej więcej 100 kilometrów na północ pod Cezareą Filipową. I tam Piotr na pytanie Jezusa, wtedy jeszcze Szymon, prawda, dostaje imię Piotr, na pytanie Jezusa, za kogo ludzie mnie uważają, odpowiada: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. 6 dni po tych wydarzeniach jesteśmy na Górze Przemienienia. Wielu uważa, że to Góra Tabor, choć w Ewangelii tego nie znajdziemy. I jakby jest dopowiedzenie do tego wyznania Piotra. Możemy przypuszczać, że wszystkie te wydarzenia związane są ze świętami żydowskimi. Jeżeli mają rację ci, którzy wiążą te fakty, a prawdopodobnie mają, to Cezareja Filipowa ma miejsce w dniu pojednania, żydowski Jom Kippur. Bardzo wyjątkowe święto, które jest czasem, kiedy cały Izrael jedna się z Bogiem. W czasach Jezusa jedyny dzień w roku, kiedy arcykapłan wchodzi do miejsca świętego świętych w świątyni i wypowiada imię, święte imię Boga, Jahwe. I w tym dniu pod Cezareą Filipową Szymon mówi: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Wybrzmiewa po raz pierwszy to Boże imię Jezusa. A potem, 6 dni później w liturgii żydowskiej, mamy święto namiotów, Sukkot.
czas, kiedy Izraelici cieszą się z tego czasu na pustyni, nie dlatego, że była łatwa, ale dlatego, że tam doświadczyli Bożej obecności, Bożej interwencji, gdy wychodzili z Egiptu i na pustyni spotkali Boga w sposób bardzo wyjątkowy. I znowu apostołowie z Jezusem na górze przemienienia zatrzymują się i co widzą? Przede wszystkim widzą światło. To światło pojawia się trzykrotnie w dzisiejszej Ewangelii na różne sposoby. Właśnie blask Jezusa, światło, które w czasie święta namiotów było szczególnie wyraźne, tam wszystko musiało jaśnieć. Izraelici wychodzą ze swoich domów, mieszkają przez tydzień pod namiotami. Zbudujemy 3 namioty, prawda? Dla ciebie, dla Mojżesza, dla Eliasza. I tam też przypominają sobie ten czas, kiedy Bóg był tak bardzo obecny z narodem wybranym. Jak bardzo spina się tu Stary Testament, Stare Przymierze z tym, co przynosi Jezus. On dopowiada, on dopełnia to wszystko, co Pan Bóg rozpoczął już wieki wcześniej. I my, kochani, jesteśmy zaproszeni, by wejść w te tajemnice, by także wyjść dzisiaj na górę przemienienia i by spotkać Jezusa. I co na górze przemienienia będzie dla nas ważne? Najpierw właśnie to, by wpatrywać się w Niego i by zobaczyć to, o czym mówi Szymon i to, o czym mówi Ojciec. To jest to samo, te same słowa. Ty jesteś Syn Boga Żywego. To jest mój Syn umiłowany. I stajemy my także wobec tego pytania, kim jest Jezus? Kim jest Jezus dla ciebie? Za kogo ty mnie uważasz? Pytanie spod Cezarei. I z jednej strony, mam nadzieję, że większość z nas już odpowiedziała i jeszcze odpowiada ciągle na nowo, a jak jeszcze tego nie zrobiłeś, to teraz odpowiedz. Panie, wierzę. Wierzę, że Ty jesteś Synem Bożym, który przyszedł, żeby mnie zbawić, żeby przynieść mi Bożą miłość, żeby przynieść mi samego Boga, żeby mnie prowadzić, żeby być tym, który jest Bogiem z nami. Ale od razu trzeba dopowiedzieć ważną rzecz. I po Cezarei Filipowej, i po Taborze od razu właściwie pojawiają się zapowiedzi męki. W jednym i w drugim przypadku jeszcze nie ochłonęli z tego zachwytu apostołowie, jeszcze nie opadła z nich ta radość, że odkryli, kim jest Jezus, a On im mówi, Syn Człowieczy będzie cierpiał. I my w tej drodze naszej wielkopostnej w szczególny sposób to też widzimy. Bo moi kochani, jeżeli wyznajesz, że Jezus jest Twoim Panem, jeżeli wyznajesz, że On Cię prowadzi, to nie znaczy, że odtąd wszystko jest poukładane i nie będzie żadnych trudności, żadnych problemów. Wszystko już będzie po prostu po naszej myśli. Bo ten Syn Boży jest zarazem Królem ukrzyżowanym. Ten, który jaśnieje jak słońce, jest tym, który jest wywyższony na drzewie krzyża. I te dwie prawdy spajają się ze sobą w jedną prawdę o Bogu, który zbawia nas przez krzyż i zmartwychwstanie. I który zaprasza nas do zmartwychwstania z wszystkiego, co jest złe, co może tutaj przynosisz, z Twoich trudności, z Twoich zranień, z Twoich zmartwień, z Twoich bólów. Ale też mówi, kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój. Te dwie prawdy to jedna Ewangelia. O życiu, które zwycięża, ale które przechodzi z Jezusem przez tajemnicę krzyża. Drugie wezwanie Taboru to słowa z obłoku. Jego słuchajcie. One są bardzo ważne i myślę, że wiele razy już też w to się wsłuchiwaliśmy. A więc to zaproszenie, wezwanie, by żyć Słowem Bożym. Lata później, święty Piotr, to jest naprawdę coś niezwykłego, w swoim drugim liście wspomina wydarzenia z Taboru. I absolutnie, absolutnie niezwykłe jego słowa. Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa,
ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos go doszedł od wspaniałego majestatu. To jest mój Syn umiłowany, w którym sobie upodobałem. I słyszeliśmy ten głos, gdy doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na świętej górze. Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę i dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali. I potem rozwija święty Piotr tę myśl, że ta prorocka mowa to Słowo Boże. Więc z jednej strony on mówi, było niezwykłe doświadczenie. Byliśmy na świętej górze, usłyszeliśmy głos z nieba, ale mamy mocniejszą mowę. Bo z jednej strony jest to moje doświadczenie spotkania z Bogiem. Ważne, niezaprzeczalne i bardzo cenne. A z drugiej Słowo Boże, które jest mocniejszą, prorocką mową i dobrze, jeżeli będziemy przy niej trwali. Bo doświadczenie czasem jest, a czasem nie ma. Czasem to nasze doświadczenie, które będziemy mieli w liturgii, to będzie doświadczenie taboru, kiedy widzę jaśniejącego Pana, ale czasem to będzie doświadczenie Cezarei Filipowej, gdzie Piotr mówi, ale dopiero z czasem uświadamia sobie, że to ma od Boga. A czasem to będzie pustynia, gdzie nic nie czuje. Ale prorocka mowa Słowa Bożego trwa. I dlatego tak ważne jest przylgnięcie właśnie do Słowa Bożego i wracanie do Niego, nawet jeżeli wydaje się ono pustynią w tym momencie. Za tym wezwaniem poszedł dziś Abram. I słyszy to wezwanie. On w ogóle jeszcze nie zna Boga, jeszcze nie wie, co to za głos, ale słyszy, wyjdź. Tam, gdzie mam iść? Jak dojdziesz, to zobaczysz. Ty masz wyjść, bo takie jest wezwanie Boże. Wychodzi. I w dwóch kolejnych wersetach 5 razy mamy powtórzone słowo błogosławieństwo. Bo on usłyszał wezwanie Boże, poszedł za nim i odtąd błogosławieństwo będzie w jego rodzinie, we wszystkich, którzy będą się z nim spotykali i w końcu na cały świat. Bo on usłyszał. Dzisiaj by nikt nie pamiętał o tym człowieku, gdyby zignorował Boże Słowo. Nikt by w ogóle nie wiedział, takich jak on było tysiące, krąciło się tam po pustyni ze swoimi owieczkami. Ale on usłyszał, poszedł za tym Słowem i dzisiaj wszyscy mamy go za ojca. Za ojca wiary. Drugi wymiar taboru to właśnie wsłuchanie się w Słowo Boże i zakorzenienie się w tym Słowie, by ono było moim życiem, by ono było moją codziennością, moim pokarmem każdego dnia, światłem dla moich stóp. Bo Pan chce w tym Słowie ciągle na nowo prowadzić każdego z nas, mnie i Ciebie. I trzecie doświadczenie to doświadczenie zejścia z góry. Bo tutaj stoimy właśnie na tej górze przemienienia, wpatrujemy się i może chcielibyśmy czasem powtórzyć za apostołami. Panie, dobrze, że tu jesteśmy, to my sobie tu zostaniemy. Ale mówi nie. Na chwilę tutaj trzeba tego doświadczenia, ono jest ważne. Doświadczenia wspólnoty, doświadczenia Kościoła, doświadczenia jedności modlitwy, spotkania z żywym Bogiem, bardzo ważne. Ale potem wracaj do swojej codzienności. Zejdź z góry, bo tam trzeba nieść Słowo Boże, bo tam trzeba nieść Ewangelię. Jezus na razie wstrzymuje tych swoich apostołów i mówi im, dopóki Syn Człowieczy nie zmartwychwstanie, to zostawcie to dla siebie. Ale Jezus zmartwychwstał. I my już jesteśmy w czasie po zmartwychwstaniu i już nie mamy tego zostawić dla siebie, tylko właśnie jak na innej górze powie po zmartwychwstaniu, iść i nauczać wszystkie narody, a dosłownie czynić uczniami wszystkie narody, udzielając chrztu, głosząc wiarę, głosząc Ewangelię, niosąc dobrą nowinę. I to jest trzeci wymiar taboru, to jest wymiar posłania. Każdy, kto stanie na taborze, schodzi z niego posłany. Z tym, co doświadczył, bo nie można tego zostawić dla siebie. Jeżeli ja przeżyłem coś ważnego, to nie zostawię tego dla siebie. To ważne i naturalne. Jeżeli dziewczynie chłopak się oświadczył, to ona przez cały tydzień będzie tak chodziła, bo ona nie zostawi tego dla siebie. To jest dla niej tak ważne, że chce, by każdy o tym usłyszał. Czy spotkanie z Jezusem było dla ciebie na tyle ważne, by inni mogli o tym usłyszeć? Kochani, dziś tabor, drugi etap naszej wielkopostnej wędrówki. Piękny, ten z zachwytem, ten z radością, ale ten już z krzyżem w tle.
ten, w którym wsłuchujemy się w słowo, w głos Boga, by usłyszeć i być posłusznym, i z którym idziemy dalej, by Pan nas prowadził do naszej codzienności, w doliny, tam, gdzie może już nie będzie tego blasku, ale gdzie przecież On będzie z nami.